Audyt przede wszystkim przedstawia merytoryczne aspekty, zarówno pozytywne, jak i negatywne, oraz dalsze rekomendacje działań. Tutaj mamy audyt polityczny, czyli tylko informacje o działaniach negatywnych. Ja tak szczerze mówiąc chciałam usłyszeć audyt ostatnich 10 lat, bo te rządy chyba niewiele się od siebie różniły odnośnie jakości. Czekamy także na audyt tego ostatniego pół roku, bo to, co obecnie przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, czyli na przykład złe zarządzanie spółkami Skarbu Państwa, my nie możemy się tego odnieść, bo nie mamy tych danych na papierze. Natomiast pewne działania są legalizowane, czyli konkursy były źle prowadzone, likwidujemy konkursy. Wzrasta liczba urzędników, etatów, chociaż zniszczona została służba cywilna. Mówi się o inwigilacji, która w obecnej ustawie jest po prostu zalegalizowana. Czyli mamy jak gdyby punkt A, co było nie tak, a nie mamy tego punktu B, co zrobić, żeby to zreperować. Audyt rzeczywiście wymaga przede wszystkim tego, żeby rzetelna zewnętrzna firma tak naprawdę przyglądała się temu, co się wydarzyło. Tak się dzieje w każdej organizacji i w każdej firmie. Firma sprawdza, co było nie tak, co działało dobrze, jakie są dalsze rekomendacje działań i naprawy. My mamy tutaj taką szopkę polityczną.